Witam serdecznie, drogie lewki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przynoszą Wam na ten tydzień. Ojojoj. Zobaczmy, co też energie przynoszą Wam. Moi drodzy, nie czytałam dwa tygodnie, to znaczy tydzień czasu nie czytam, nie zrobiłam, bo nie czytam w wielkim tygodniu, a tak wszystko, poza tym jak widać, wszystko u mnie w porządku, zapuszczam się siwiznę przez ten czas, kiedy nie muszę wychodzić po urzędach, nie łazić, nie jeździć, to zapuszczam się siwiznę, chcę zobaczyć, jak wygląda. Jestem jak gołąbek, siwa, no ale chcę zobaczyć. Wszystko odpoczywa, wszystko w naturze, od paznokci, od farbowania, także wszystko w normie. Czysta natura. Lecimy, co dla lewków naszych. Pokonanie czegoś koło fortuny, czyli dobra, to ja się cieszę, mam znajomą, od której nie mam wiadomości, co się z nią zadziewa, a wczoraj, bo miała krwotok i nie wiem, co się dzieje, ale zaraz zobaczymy przy okazji. Też poddanie się wyrokom boskim, no i dobra, żyjesz, najważniejsze, kobieto, żyjesz, czyli to wiem, strach ma większe oczy, jak to się mówi, strach, ale powiem szczerze, że martwiłam się, dobra, jest okej. Jest pokonanie ulwów, jest pokonanie czegoś jeszcze, jest tylko ta głowa, która się boi, co będzie ze mną, co będzie z rodziną, bo tak mi się tutaj rzuca, mamy tą dziewiątkę, ale spokojnie, jest oczekiwanie, nic się złego nie zadziewa. Jeżeli, słuchajcie, zabiegi, moi drodzy, to udają się pozytywnie, nie było wyboru, trzeba było dokonać bardzo szybkiej decyzji, jakieś tam cięcia, poddanie się wyrokom boskim, czyli w tym tygodniu, drogie lewki, dla Was jest poddanie się temu, co niesie góra, co niesie przeznaczenie, co niesie los, możecie się przed tym bronić, ale wydaje mi się, że szybciej to pokonacie, poddając się temu, niż tak naprawdę stojąc, a bardzo ładnie sobie z tym poradzicie. Myślę, że wyjdziecie z pełną godnością, z pełną klasą, pieniążka nie zabraknie, jest oczekiwanie, tutaj jest koło fortuny. Pracy nie tracicie, bo widzę, że się strasznie boją lwy o stratę pracy. Nie ma straty pracy, bym powiedziała, że nawet zyskujecie jakąś pozycję, nawet obarczenie większymi obowiązkami, bym powiedziała, niż do tej pory, ale koło fortuny Wam sprzyja, moi drodzy, szybkie decyzje, szybka decyzyjność. Zadziała tutaj dobra persona w postaci, słuchajcie, wielka pomoc ze strony, bym powiedziała, tutaj kogoś z trygonu ognia, ale jesteście w tym tygodniu, wracacie do formy, ale wiele pań, wiele mężczyzn boi się o swoją kobiecość, o swoją męskość, coś się zadziewa, nic się złego nie zadzieje, moi drodzy, nawet wręcz bym powiedziała, że jedyne co to tylko serducho, czakra serca, czyli coś tutaj się złego może zadziać, moi drodzy, ale też jest, jeżeli chodzi o emocje, to tak jakby to jest, pokonujecie coś, odkrywacie coś, bo to jest odkrycie, moi drodzy, prawdy jakiegoś uniwersum dla Was. Dosłownie to jest takie przejście z jednej prawdy w drugą prawdę i dokonanie bardzo szybkich, racjonalnych wyborów. Pozbywacie się przede wszystkim troszeczkę, wszędzie widzę tą dziewiątkę, strasznie mi się to nie podoba, bo od początku czytania, przepraszam najmocniej, ładuje mi się dziewiątka mieczy, czyli w każdym, to tak jakby w każdym znaku było zasiane ziarenko bałaganu, czegoś, co jest niepotrzebne, czegoś, czego nie ma, a jest zasiane po prostu ziarno czegoś złego, ale tu jest też pokonanie. To jest pokonanie, takie racjonalne wyjście. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, drogie lwy, u Was to, że wchodzicie w energię, słuchajcie, koła fortuny, czyli pre do przodu, ja się nie boję, ja oczekuję, bo jest takie oczekiwanie, świetnie sobie poradzicie, jeżeli w związkach, jeżeli w świecie materii poradzicie sobie, macie dziewiątkę denarów, nic Wam nie zagraża, decyzje odnośnie Waszych osób są bardzo pozytywne, o tak bym powiedziała, nawet jeżeli okazało się, że były negatywne, to szybciutko jest znalezienie pracy takiej, która wbrew pozorom była z wyroków boskich, czyli po coś jest Wam potrzebna, to musicie wykonać, w tej pracy musicie być, ale ona Wam przynosi koło fortuny, czyli wchodzi
wchodzicie na coś bardzo pozytywnego, coś emocjonalnego, gdzieś, gdzie budzicie się jako królowe, króle kielichów, czyli jesteście energetyczni, jesteście emocjonalni, jesteście empatyczni, ale jednocześnie jesteście pełni godności i odpoczynku i tworzycie siebie tak naprawdę dalej, czyli nic się złego, moi drodzy, u Was nie zadziewa. Jeżeli chodzi o zdrówko, no to tutaj jest, mogą być cięcia jakieś, mogą być cięcia, ale jest takie racjonalne podejście i powiem tak, że nie taki wilk straszny, jak go malują, bo tak jak to jest coś, czego się spodziewaliście się, nie przychodzi do Was. Nie przychodzi, to była tak jakby wasza diagnoza, Wasza błędna diagnoza i nic się złego, słuchajcie, nie zadziewa. To jest takie, bym powiedziała, że bardziej jest leczenie, ale też jednocześnie są też takie sytuacje, wychodzą mi tutaj, że moi drodzy, nie mamy na coś wpływu, jeżeli chodzi o zdrówko i coś się zadziewa bez nas, tak? I tutaj musimy się poddać wyrokom boskim, ale te wyroki boskie są dla nas bardzo pozytywne, nie ma zejścia, nie ma odejścia, nawet bym wręcz powiedziała, że w końcu się coś złego, coś co odkładałyśmy, coś co tak naprawdę myśleliśmy, tak, że jest głębokie, że to jest coś niedobrego, okazuje się, że może być to pierdoła, która dosłownie spędzała nam sen z powiek, a jest dobrze załatwiona i dobrze w zdrówku zdiagnozowana. Także tak to widzę, moje drogie lewki, na ten tydzień. Pozdrawiam gorąco, serdecznie i buziaczki, hej, pa. Do kolejnego czytania.